Media społecznościowe i piłkarze. Ten związek od lat ma bardzo różne oblicza. Od kiedy zawodowi gracze mogą korzystać z dobrodziejstw Facebooka, Instagrama czy Twittera, pozwoliło im to budować swoją markę osobistą, wykorzystywać po prostu te wszystkie platformy do zarabiania jeszcze większych pieniędzy, choć wydawałoby się, że to już jest nierealne. Ale ten kij ma dwa końce, bo social media to również wielka pułapka. It's a trap. Wielu piłkarzy przekonało się o tym, że w internecie nic nie ginie, a jeden fałszywy ruch może narazić Cię na bardzo poważne straty wizerunkowe. Żeby było śmieszniej, płacą oni naprawdę bardzo dużą kasę ludziom, którzy te media społecznościowe za nich obsługują. Kupa. Od razu powiem, że nie jestem fanem tego typu usług. Uważam, że odzierają one sportowca z naturalności. Zabierają mu możliwość bycia blisko fanów. A to bardzo ważne w dzisiejszym sporcie, gdzie ci najwięksi atleci są zamknięci w różnego rodzaju bańkach, do których kibic nie ma dostępu. Media społecznościowe najczęściej stają się jedyną formą kontaktu. I kiedy kibic. Dostaje w tych mediach społecznościowych suchy komunikat, suchy przekaz, jakieś kopiuj-wklej, to zaczyna postrzegać tego sportowca inaczej. Kibic zawsze będzie cenił sobie bardziej, wyżej tego człowieka, który chce mieć z nim kontakt naturalny sposób. Naprawdę jest to dla mnie zadziwiające, że młody człowiek, który zarabia bardzo dużo pieniędzy i ma kupę wolnego czasu, większość dnia spędza i tak, poza treningiem i meczem na scrollowaniu rolek i postów na Instagramie, musi mieć jeszcze do tego e, specjalnego kogoś, kto mu będzie takie konto obsługiwał. Kompletnie tego nie rozumiem. Pójdę nawet o krok dalej i Przyznam, że ten rodzaj snobizmu niezmiernie mnie bawi. Muszę kogoś e, mieć do specjalnych poruczeń, muszę komuś zapłacić. Oto ja, wielki pan, zmęczony po treningu, nie mam siły już pochylić się do zwykłych ludzi. Wow. Oczywiście wiem, z czego w dużej mierze takie postępowanie sportowców wynika, a mianowicie z tego, że boją się że popełnią błędy, na przykład językowe. Ale żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy wszystko, co napiszemy, możemy sprawdzić w 5 sekund. Może to na przykład za nas zrobić sztuczna inteligencja. Jeśli nie wiemy, jak coś się pisze, możemy jej o to zapytać. Są też słowniki... Yy... Wyrazów bliskoznacznych, ortograficzne, jakie tylko chcemy. Jeśli czegoś nie wiemy, to możemy po prostu tam zajrzeć. Ja wiem, że dla piłkarza to jest bardzo trudne i on nie chce marnować swojego cennego czasu, bo w tym czasie może przecież zrobić mnóstwo innych wartościowych rzeczy. Ale paradoks tej sytuacji polega na tym, że zatrudniając specjalne ekipy do obsługi mediów społecznościowych, piłkarz nie ma gwarancji, że ta robota zostanie rzetelna, rzetelnie wykonana. Powiem więcej, bardzo często jest wykonana turbo nierzetelnie. Zatrudnianie regularnych specjalistów w tej wąskiej dziedzinie jest z jednej strony chwalebne, bo to oczywiście tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Dla mnie to jednak zwykła fanaberia, której nigdy nie zrozumiem, tak jak wielu innych rzeczy z piłkarskiej bańki. Dochodzi później do różnego rodzaju absurdów. Na przykład piłkarze składają komuś gratulacje na Twitterze i widzimy... Sześciu reprezentantów kraju, którzy złożyli dokładnie takie same gratulacje. Czyli nie ma tam w tym żadnej duszy, nie ma w tym ich samych. To jest po prostu instrukcja przesłana przez, teraz użyję słowa, którego wyjątkowo nie trawię, mam na nie alergię, jakoś szczególnie w ostatnim czasie. Wysłana przez team. Team doradza, team targetuje i team sprawdza aktualne trendy. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o trudnych relacjach piłkarzy z mediami społecznościowymi, a zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka sytuacja, która tyczy się Markusa Rashforda. Jednego z zawodników, których wyjątkowo cenię i lubię. Ale poczułem pewnego rodzaju rozczarowanie tym, co zrobił. Po 12 latach, Old Trafford Manchester United opuszcza Dawid DH i Marcus Rashford, jak wielu innych jego kolegów z Czerwonych Diabłów, chciał pożegnać swojego kumpla. W końcu spędzili na boisku, w szatni i w podróżach na różnego rodzaju mecze mnóstwo godzin. No więc chciał go pożegnać. Zrobił to w bardzo naturalny sposób, ponieważ post zaczynał się od słów. Pomysły na wpis. Markus, serio? Mam kilka ulubionych historyjek związanych z piłkarzami i mediami społecznościowymi i teraz nie zawaham się ich użyć. Jedna z nich dotyczy Christiana Benteke. To taki napastnik, który robił furorę w Aston Villa, a później z tej Aston Villi przeniósł się do Liverpoolu. W Liverpoolu nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei i doszło do jego transferu do Crystal Palace. Tutaj zaczyna się cała historia. Kibice Orłów mieli bowiem prawo ucieszyć się, że taki napadzior, takiej klasy z takim CV przychodzi na Sellers Park. Jakież było ich zdziwienie, kiedy zajrzeli na twitterowe konto Christiana Benteke i zobaczyli w jego biogramie, w opisie coś takiego, mm, piłkarz reprezentacji Belgii i Benley. No i pomyślcie, że on nie przychodzi do Krysta Palace. Już pomijam, że było napisane Benleyle. Było nawet z błędem, błędny klub, czyli nie ten, do którego przychodził, błędnie zapisany i w ogóle nie ten klub, w ogóle o co tutaj chodzi, nikt nie wie. W każdym razie Christian Benteke kolejny dzień musiał rozpocząć od przeprosin, ale te przeprosiny były super naprawdę i muszę je teraz zacytować. Wiesz, Benteke dla jego teamu... Ble. Było to e, właściwie obojętne, czy on idzie do Crystal Palace, czy do Burnley. Zastanawiam się, jaki był klucz tej pomyłki. E, jaka droga zawiodła do tej pomyłki, bo... No nie wiem, żeby to chociaż była podobna pisownia. W ogóle nie to miasto, nie te barwy. O co chodzi? Nie wiem, naprawdę. Natomiast bardzo fajnie brzmiały przeprosiny. Na Napastnik napisał tak. Ups, mój błąd. LOL. Tak, podpisałem kontrakt z Crystal Palace, a nie z Burnley. Sory i teraz uwaga, bo to będzie hicior. <laughs> Sory za małą pomyłkę. Małą pomyłkę osoby, która prowadzi moje konto. Małą pomyłkę. A to spoko. Na pewno kibice Krystal Palace też uznali, że to jest mała pomyłka. Wszyscy mówili: pomyłka, pomyłka. Jeśli ktoś nie lubi tego typu tematyki, to bardzo proszę, aby teraz przewinął, tak, około minutę, półtorej do przodu, ponieważ będę mówił o ejakulacji na plaży. Po raz pierwszy w historii Full English, naprawdę. Media społecznościowe charakteryzują się tym, że chcemy w nich przedstawić jak najlepszą wersję samych siebie, i z tego założenia wyszedł również Phil Neville, kiedy był asystentem w Walencji. Nie mogąc liczyć na dobre wyniki zespołu, postanowił on wyjść frontem do klienta, jak na moje oko, trochę za bardzo. Otóż Phil Neville chciał się pochwalić fanom yy, Walencji, że dba o swoją sylwetkę, dba o formę i co rano melduje się na plaży i biega. Chciał jednak do nich zwrócić się w ojczystym języku, w języku rodzennym, w języku mieszkańców, w języku hiszpańskim. Użył do tego Google Translate. Nie zawsze, jak wiecie, Google Translate... Przynosi dobre rezultaty, na pewno możemy powiedzieć, że w jego przypadku nie przyniósł. Jego tweet brzmiał mniej więcej tak: Ejakulacja na plaży, by zacząć poranek. Ogólnie powiem tak: co kto lubi, nie mnie oceniać. O, ta historia też mnie urzekła, i muszę Wam powiedzieć, że dlatego ona mi się podoba, że. Porażka właściwie nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest takie bardzo Ted Lassowe. Ted Lasso wykorzystałby to w przemówieniach do swoich piłkarzy. Na pewno byłby z tego bardzo dumny, z tym swoim wąsem i uśmiechem na twarzy. Otóż porażka nie istnieje w momencie, kiedy napiszemy o tym, że ona nie istnieje. Joe Hart musiał być bardzo zdumiony, kiedy obudził się rano i miał w swoim telefonie setki powiadomień. A cóż to za okazja, bo przecież nie Love Bombing Piotra Kędzierskiego. E, chodziło o, o bardzo prozaiczną rzecz. Otóż jego team e, napisał Job done. E, job done, czyli. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale zrobię to. Robota wykonana. Na pewno nie była to dobrze wykonana robota przez ludzi zatrudnionych przez Joe Harta, ponieważ nowy dzień musiał Joe Hart rozpocząć od przeprosin. Job Done oznaczało, że należy się pochwalić porażką w zagrzebiu w europejskich pucharach Tottenhamu 0 do 3. Czyli wyobrażacie sobie, zatrudniacie ludzi za grubą kasę, płacicie im za to, żeby wstawiali za was posty do mediów społecznościowych i ta osoba nie ogląda nawet meczu. Patrzy, o 3-0, to pewnie Tottenham wygrał. Job done. A jakże? Job done. Nie no, to jest ogólnie niesamowita historia. Gość uznał po prostu sobie, nie wiadomo na jakiej podstawie, że Tottenham wygrał 3-0, chociaż... Przegrał 0 do 3 i odpadł. Ależ skonfundowany musiał być Ugo Loris, który stanął do wywiadu po tamtym meczu i mówił coś w stylu Grzegorza Squary. Takie to było przemówienie. I jechał równo po całej drużynie Spurs. Ale co tam? Dla timu Joe Harta robota została świetnie wykonana. Są takie chwile, kiedy musisz sobie zrobić przerwę od mediów społecznościowych i w przypadku piłkarza na pewno takim momentem jest wysoka porażka. Po prostu wtedy trzeba się schować do dziury i przeczekać burzę. Nie skorzystał z tej okazji Joe Leon Lescott, kiedy parę lat temu zawiadowana przez niego, chociaż to śmiesznie brzmi, obrona Aston Villa dała się zaskoczyć gościom z Liverpoolu aż sześciokrotnie. Liverpool wygrał 6 do 0, ale w mediach społecznościowych, ku zaskoczeniu fanów Aston Villa, którzy jeszcze tę gorzką porażkę opijali w pobliskich pubach, pojawiło się na Twitterze, na koncie Twitterowym Juliana Lescota, zdjęcie odpisowanego nowiuteńkiego sportowego Mercedesa. Jolion Lescott postanowił, że wytłumaczy się z tego. Nie przeprosił, nie powiedział, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Powiedział, jechałem samochodem i wstawił mi się post, kiedy miałem telefon z kieszeni. Więc można powiedzieć, że sztuczna inteligencja była bardzo mocno rozwinięta już przed siedmioma laty, kiedy z kieszeni Joliona Lescota wstawiała gotowe tweety, e, był cały napisany post plus. Zdjęcie. Także fantastyczna sprawa. Muszę Wam powiedzieć, że kibice Aston nie uwierzyli Joe Leonowi Lescottowi i uznali, że obrońca się totalnie skompromitował. Aston Villa zresztą spadła w tamtym sezonie do Championship. A jeśli chodzi o chowanie do kieszeni, to Joe Leon Lescott był chowany do kieszeni kolejno przez Staridza, Milnera, Czana, Origiego, Kleina i Koloturę. Kiedyś Troy Diney, jeden z moich ulubionych piłkarzy, którzy biegali po angielskich boiskach, kojarzony przez Was pewnie głównie z Watfordu, gdzie naprawdę wykonywał kawał dobrej roboty w ataku, udzielił takiego niesamowitego wywiadu i w nim totalnie zmiażdżył piłkarzy, którzy zatrudniają specjalne, Cimy do tworzenia postów. Podawał tam takie różne przykłady. Dzięki za wsparcie. Wyciągamy wnioski i w następnym meczu pokażemy prawdziwe oblicze. Trudno przyjąć taką porażkę. I oczywiście te posty gotowe są wysyłane. Piłkarz go wstawia, no bo przecież trudno samemu jest wpaść na taki post, prawda? Trudno jest samemu napisać. Bardzo przepraszam za dzisiejszy występ. To się więcej nie powtórzy. Za tydzień pokażemy. Swoje prawdziwe oblicze. Wyciągniemy wnioski, to taki tekst, który w migzonach pada najczęściej. Oczywiście, rozwiązania tak jak w przypadku wspomnianego przeze mnie na wstępie Markusa Rashforda, przysyła. Team. W 2016 roku na Upton Park West Ham United pokonał Everton i po tamtej porażce Wiktor Aniczebe oczywiście nie wiedział co ma napisać. Było takie świetne rozwiązanie, z którego nie skorzystał, mógł po prostu nie napisać nic, ale stwierdził, że zwróci się do swoich ludzi od mediów społecznościowych, rozumiecie, to jest swój team, on mi zaraz, on mi zaraz podeśle gotowe rozwiązanie i yy, otrzymał instrukcję, którą wrzucił w całości yy, na, do swoich sociali. Możesz napisać coś takiego. Niesamowity doping wczoraj i duży wysiłek chłopaków, trudny rezultat do przyjęcia, ale Jedziemy dalej. Możesz napisać coś takiego. Ogólnie to wszystko brzmi bardzo śmiesznie, jak tak sobie tutaj stoję i gadam, ale puenta do tego wszystkiego jest naprawdę bardzo smutna. Można odnieść wrażenie, że ci ludzie nie mają żadnego związku emocjonalnego z tym, co robią, że w zasadzie jest im obojętne. Jaki był wynik, w jakim grają klubie, byle się tylko zgadzała e, pensja. Kibice płaczą po wygranych, po przegranych meczach, e, wściekają się, wyzywają, dopingują, e, latają za swoimi drużynami, e, kupują karnety za gigantyczne pieniądze. A tutaj tweet wysłany z kieszeni, kopiuj w klej, a jak się wszystko wysypie, to zawsze można nagrać filmik, na którym się przeprasza i jedziemy dalej. U naszego partnera, czyli Kanal Plus Online, w przerwie pomiędzy rozgrywkami możecie obejrzeć znakomite seriale dokumentalne o Widzewie i Rakowie, także turnieje WTA i rozgrywki żużlowe. Szczegóły tej oferty w linku.